Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa niezmiennie powitać pierwszy raz w tej roli, bo to jest taki coroczny zwyczaj spółki Sądeckiej Fotociągi, że zapraszam dziennikarzy w okolicach Tłustego Czwartku, dzisiaj w Wigilię Tłustego Czwartku, żeby spotkać się i przedstawić to, co zrobiliśmy w 2019 roku, co nam się udało osiągnąć, zarówno poprzedniemu zarządowi, jak i nam, no i powiedzieć trochę o planach na 2020 rok, ewentualnie o trochę dalszej perspektywie. Zanim tutaj kolega wiceprezes poinformuje Państwa o naszych inwestycjach, dwa takie krótkie, ale istotne tematy. Jeden bardzo na czasie, związany z tym, o czym już Państwa informowaliśmy, czyli porozumienie z gminą Łącką. Dysponujemy porozumieniem zawartym 5 lutego, w wyniku którego rozpoczynamy, no powiedzmy, wykonujemy pierwszy krok, mały kroczek na razie w naszej zaplanowanej strategii rozbudowy sieci sprzedaży, a właściwie stworzenia sieci sprzedaży hurtowej wody. Będziemy tę wodę zgodnie z porozumieniem dostarczać gminie Łącko do dwóch miejscowości, do Katczy, przede wszystkim do Katczy, bo tu mamy już sprecyzowane informacje, 200 domów, czyli średnio licząc 800 klientów, którzy będą obsługiwani przez nas wyłącznie hurtowo. Musimy zrealizować tam dwa zadania inwestycyjne. Jedno związane z naszymi klientami w Gołkowicach, czyli musimy przebudować sieć w Gołkowicach, i drugie zadanie już stricte związane ze stworzeniem, z umożliwieniem hurtowej sprzedaży wody gminie Łącko. To jest budowa około 600 metrów rurociągu przewieszonego przez most, który zostanie zakończony stacją wodomierzową, studzienką wodomierzową, i dalej będzie rozprowadzany przez sieć zbudowaną przez gminę Łącko. Jak mówię, około 200 domów. Drugi temat, który w tej chwili uzgadniamy, to są Łazy Brzyńskie. Tam jest około 80 domów, czyli łącznie 280 posesji, około może być 1100-1200 użytkowników, klientów, osób, którym będziemy dostarczać wodę hurtowo. Tam mamy o tyle lepiej, że nasze sieci są w bardzo bliskiej odległości rzędu kilkudziesięciu metrów, więc ta inwestycja powinna być niewielka. Być może będzie się wiązała z pewną przebudową, pewnymi inwestycjami po stronie gminy Łącko. I to jest jakby jeden temat. Budowa systemu, budowa w ogóle strategii spółki opartej również na sprzedaży hurtowej, bo oczywiście nie zapomnimy o naszych klientach detalicznych, którym dostarczamy wodę i którym się do których ujęcia wodociągi będziemy budować. Drugi temat to jest dbałość o bezpieczeństwo naszych klientów poprzez system zdalnych odczytów wodomierzy. Zaczęliśmy w 2008 roku montowanie wodomierzy z nakładkami radiowymi. 2008 były nakładki radiowe. A w 2018 roku zamontowaliśmy pierwsze koncentratory. Nakładka radiowa to już jest coś, co nam umożliwia zdalny odczyt, wszakże musi być w to zaangażowany pracownik, musi przyjechać samochodem, przejść w pobliżu i na odpowiednim urządzeniu sczytać dane z wodomierza. I to był ten pierwszy krok. Tu się możemy pochwalić, bo w spółkach naszej wielkości ilość, procent objęcia nakładkami radiowymi to jest około 52%, a my praktycznie mamy 100% wodomierzy z nakładkami radiowymi. Jeszcze w 453 wodomierzach nie ma tych nakładek i to najczęściej wynika z tego, że to są albo wodomierze przeznaczone do podlewania ogródków, a na pewno to nie są klienci, którzy mają naszą wodę, co najwyżej odbieram od nich kanalizację. Którym dostarczamy wodę, to jest wszystko już nakładki radiowe i ten kolejny etap koncentratory. Tu już nie potrzebujemy ludzi. Mamy w tej chwili 19 urządzeń koncentratorów o różnej mocy, bo są takie, które obsługują około 1,5 km od zasięg, mają od swojej lokalizacji, do mniejszych, które montujemy, i tańszych oczywiście, które montujemy w miejscach, gdzie ten zasięg jest zasadnie mniejszy. Dzięki temu w Nowym Sączu na 16 tysięcy klientów 13 tysięcy jest objętych już koncentratorami.
Zgodnie z planami, które mamy na 2020 rok, wspólnie w ramach projektu unijnego, który realizujemy, badawczo-rozwojowego, który realizujemy z Politechniką Krakowską, mamy mieć objętych koncentratorami około 95% wszystkich naszych klientów z wyłączeniem takich lokalizacji, gdzie budowa gdzie montaż koncentratora jest albo niemożliwy, albo niezasadny ekonomicznie. I to jest jakby ta sprawa techniczna. Ale dlaczego my te koncentratory montujemy? Bo to jest odczyt online. Właściwie w sekundowych odcinkach czasowych są przekazywane dane o poborze wody. W związku z powyższym, jeśli klient ma założone u nas konto na e-booku w elektronicznej biurze obsługi klienta, to tylko bardzo serdecznie notabene zachęcamy, bo to umożliwia również posiadanie e-faktury, czyli można rozłożyć płatności za wodę i ścieki na odcinki od okresy miesięczne. To my takiego klienta za jego zgodą możemy powiadomić SMS-em o tym, że u niego wystąpiła awaria. Nie awaria na naszej sieci, bo nasza sieć kończy się na wodomierzu. Natomiast może nastąpić awaria pokazująca nam, sygnalizująca przez koncentrator i wodomierz bardzo duże zużycie, niezasadne zużycie wody. Wtedy my wysyłamy SMS-a informującego klienta: szanowny panie czy szanowna pani, jest prawdopodobieństwo awarii po pani stronie, woda wypływa, albo ma pani taki nadmierny pobór, jest to i wie pani o tym, albo ma pani awarię, jest to naliczane, bo to tak naprawdę już po wodomierzu odpowiedzialność za zużytą wodę leży po stronie klienta. W związku z tym myśmy w samym 2019 roku wysłali 268 takich powiadomień, gdzie ratowaliśmy tak naprawdę klientów przed zapłaceniem niezasadnych, z jego punktu widzenia być może, natomiast z naszego koniecznych rachunków spowodowanych awarią na jego sieci. To może być cieknący albo cieknący kran, to może być pęknięty rurociąg. Te wszystkie informacje są możliwe do przekazania klientowi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową i przejść łatwy proces zakładania konta na e-booku. W tej chwili od lutego dysponujemy również oprogramowaniem i możliwością tak zwanego e-booka, czyli nie możemy zakładać konto i możemy być obsługiwani przez smartfona. Także to jest ten krok, który wykonujemy, czy właściwie droga, która zaczęła się w 2008 roku, przez rok 2018, kiedy zaczęliśmy montaż koncentratorów, i zakładamy, że do końca tego roku, jak uda nam się to zgodnie z harmonogramem projektu, zakończymy i obejmiemy wszystkie możliwe osoby koncentratorami. Chciałem Państwu przekazać zestaw informacji dotyczących inwestycji i inwestycji nowych oraz modernizacyjnych, które albo są w fazie już prawie zrealizowanej i też te, które będziemy realizować. Na terenie Nowego Sącza w tym momencie zostały zakończone prace związane z rozbudową sieci wodociągowej na osiedlu Piątkowa. Są to trzy ulice: Świt, Jodłowa oraz Promienna. Jest tam zbudowana sieć i będzie przyłączonych około 450 osób w 107 budynkach. Od dłuższego czasu ta część miasta oczekiwała na wybudowanie tej sieci, ponieważ są tam faktycznie całkowity brak dostępu do innych źródeł wody. Zakończyliśmy również pracę w rejonie Ronda przy ulicy Pierwszej Brygady. Te prace były dla nas bardzo ważnym zadaniem, ponieważ dotychczas z całego osiedla Gorzków wody deszczowe oraz ścieki płynęły do oczyszczalni. W związku z tym ponosiliśmy nieuzasadnione koszty na oczyszczalni. Dzięki tej inwestycji dokonaliśmy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz deszczową. Wybudowaliśmy około 50 metrów kanalizacji sanitarnej i ponad 140 metrów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, że tak powiem, ścieków. Przepraszam, jeszcze raz. Wybudowaliśmy również odcinek kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, który będzie oczyszczał wody deszczowe z substancji ropopochodnych. Ta część inwestycji dotycząca kanalizacji deszczowej zostanie przekazana do eksploatacji miastu Nowy Sącz, ponieważ miasto eksploatuje całą kanalizację deszczową na terenie całego miasta.
Inwestycje, które teraz jeszcze są w trakcie realizacji i będą w pierwszym półroczu kontynuowane, to jest wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Kunegundy. Kolejnym etapem będzie ulica Grodzka. Jest to inwestycja, która jest zsynchronizowana wspólnie z inwestycją miasta, związaną z przebudową tych odcinków ulic. Również na ulicy Sucharskiego podobna inwestycja jest prowadzona przez miasto. My tam również wymieniamy sieć wodociągową i te prace powinny być w pierwszym półroczu zakończone. Będą one w tym samym terminie zrealizowane jak przebudowa drogi. Jeśli miasto przystąpi do przebudowy ulicy Jana Pawła II, również jesteśmy przygotowani do wymiany sieci wodociągowej w tym odcinku, który będzie modernizowany. Jako taką ciekawostkę tylko dodam, że te sieci wodociągowe, które są wymieniane w ulicy Kunegundy oraz Grodzkiej, są to jedne z najstarszych zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza. Tamte rurociągi pochodzą z 1912 roku. Na terenie gminy Stary Sącz jest duży obszar przemysłowy, który systematycznie jest zabudowywany. Jest to tak zwana strefa aktywności gospodarczej. Tam również rozpoczęliśmy prace projektowe związane z zapewnieniem infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla tych obszarów. Jest tam już zgłoszone wiele inwestycji do miasta i gminy w Starym Sączu, w związku z czym przygotowujemy infrastrukturę, aby ten obszar mógł się rozwijać i zabudowywać w dalszym ciągu. Prace projektowe, które tam realizujemy, są o wartości około 55 tysięcy złotych. Po dokonaniu tych prac będziemy starali się tę inwestycję zrealizować. Jest to również związane z inwestycją prowadzoną przez miasto Stary Sącz. Będzie tam wybudowane rondo, fragment nowej drogi, tak aby cały ten obszar był skomunikowany prawidłowo z obwodnicą. Chyba z najważniejszych rzeczy to chyba tyle. A jeszcze na terenie gminy Nawojowa również występują braki w dostępie do wody. Szczególnym takim miejscem jest Żeleźnikowa Wielka i rejon szkoły. W tym momencie prowadzone są prace projektowe, około 1300 metrów wodociągu zostanie tam zaprojektowane i zrealizowane, tak aby przede wszystkim doprowadzić tę wodę do centrum Żeleźnikowej Wielkiej, ale równocześnie stworzyć jakby taki kręgosłup sieci, która będzie się mogła rozwijać na wszystkie zabudowy, całą mieszkalną w tym obszarze. Również ulicy końcówki Nowego Sącza z terenu ulicy Majdan rozbudowujemy około 700-metrowy odcinek sieci wodociągowej dla kilkunastu budynków też zlokalizowanych na terenie Żeleźnikowej Wielkiej. To ja chciałem zapytać o tą Łąsko, kiedy tam fizycznie woda popłynie? Jeśli bardzo się nam uda sprężyć, to może jeszcze do końca tego roku, ale tak naprawdę założyliśmy w harmonogramie 2021 rok. To jest takie bezpieczne, bo to nie jest kwestia wykonania inwestycji przez sądeckie wodociągi, ale też zrobienie jakby sieci rozprowadzającej do poszczególnych budynków na terenie Katczy. W związku z tym to jest coś, co wymaga inwestycji po stronie gminy. Także powiedzmy sobie tak, bezpieczny termin 2021 rok. Czy kolejne gminy też są brane pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój sieci wodociągowej? Są brane pod uwagę. Oczywiście rozważamy, tak naprawdę będziemy aplikować o środki, bo trudno nam jest zrealizować inwestycje na obecnym etapie, kiedy nie ma środków pomocowych. To jest dużo większe obciążenie dla spółki. W związku z tym będziemy aplikować w ramach programu przeciwdziałania skutkom suszy o środki, które mogłyby właśnie spowodować budowę tych magistrali przesyłowych wody na Limanowszczyznę. I tutaj rozmawialiśmy z panem starostą powiatu limanowskiego, rozmawialiśmy z wójtami i na konwencie wójtów i burmistrzów Limanowszczyzny i później jeszcze tutaj była wizytacja u nas w spółce, gdzie włączyliśmy się w ten program i chcemy pozyskać środki na budowę w tamtym kierunku, gdzie jest faktycznie występuje susza hydrologiczna, jak również w kierunku na wschód kierowanym na Kamionkę, Korzenną, Mogilno i Grybów, bo tam też są tereny, które nie są zabezpieczone zarówno na tereny Nowego Sącza, jak i tereny gminy Kamionka i Korzenna i Grybu, które nie są zabezpieczone odpowiednio w wodę, a zgodnie z pewnymi prognozami, no bardzo niekorzystnymi dla
Polski. Grozi nam postępująca susza hydrologiczna, o tym się coraz mocniej mówi. Ministerstwo włączyło i Wody Polskie włączyły się w program małej retencji i w ogóle przeciwdziałania właśnie skutkom suszy i my chcemy się w to włączyć. Tutaj chcemy pozyskać dodatkowe środki, które albo nam, albo gminom umożliwią budowę sieci magistralnych, które będą później wykorzystywać istniejące sieci już na terenie poszczególnych gmin. I jeszcze do tych urządzeń wracając na chwilę, nie nakładek, tylko tych koncentratorów. Dokładnie, jak to działa fizycznie, to bardzo przesuwa informacje. Tak, to jest, wie pan, powiedzmy sobie, mały komputerek z nadajnikiem, tak? To można to tak bardzo uproszczenie opowiedzieć. Można powiedzieć w taki sposób, że każda nakładka, która jest zamontowana na wodomierzu, wysyła od siebie w kierunku koncentratora sygnał radiowy, a koncentrator to jest taka jakby urządzenie z anteną, które przechwytuje i odczytuje ten sygnał, przekazując go dalej do systemu tutaj jest zlokalizowanego u nas. To jest bezpieczne, nie ma możliwości pomyłki, że komuś tutaj mówię więcej. Nie. To jest tak samo, jakby panu przyszedł rachunek za telefon komórkowy sąsiada, a nie do pana. Nie ma. Bezpieczne. Bezpieczne, unikalne, jakby, znaczy może nie unikalne rozwiązanie, aczkolwiek podejrzewam, że będziemy bardzo unikalni, jak uda nam się zrealizować projekt z Politechniką, będziemy pewno unikalni na skalę polską w zakresie właśnie automatyzacji jakby odczytów i bezpieczeństwa naszych klientów. I do tego właśnie, do tego dążymy wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej.